Cześć, czołem, przysłowiowe kluski z rosołem. Z tej strony Kudłacz 1984, a to jest granie na totalnym luzie i znowu na warsztat bierzemy sobie Red Dead Online. Dokładnie tak, to Red Dead Online, przed wami misiaki kolorowe i to specjalnie dla was, dzisiejszego wieczoru. Mam tu dla was przygotowane dwie niesamowite i nieprawdopodobne niespodzianki. Na początek chciałem wam pokazać w ogóle, jak tutaj się pozmieniało trochę od ostatniego naszego razu. A to dlatego, że przyprószyło nam troszeczkę śniegiem. Hello! Nie, po prostu rzucił, przypomniał mi się teraz taki żart, ale nie chcę go mówić, bo po prostu to by była taka żenułka. Dobra, mapka. Nie wiem, gdzie by tu moglibyśmy pójść w tym momencie. Dobra, no przejdźmy się, przejedziemy się po Valentine. Mamy godzinę, proszę ja was. Właśnie, którą mamy godzinę? Jak się sprawdzało godzinę? Bo już nie pamiętam. Mamy godzinę 2:51 i minus 4 stopnie Celsjusza. Kunia, zawołamy kunia. Jest mój kuń. Mój jedyny nieprawdopodobny, wspaniały kunik. Weop, tak, weop. Słuchajcie, chcę wam pokazać Valentine o wschodzie słońca. Już nie zostało dużo, bo dosłownie 3 godzinki. A w międzyczasie po prostu odwiedzimy sobie sklepy. Valentine. Na początek uderzymy troszeczkę może tutaj w prawo do rusznikarza. Dokładnie tak. Przepraszam sobie, tu muszę. Piję kawkę, wiecie, i cała mi się osiada na wąsie, no ale to jest kwestia w ogóle zapuszczania wąsa od 2 lat, który w ogóle praktycznie nie rośnie i wygląda troszkę jak pół dupy za krzoka, ale popatrzcie, jak fajnie się już zaczyna kręcić, no nie? Jest czat. Dobra, czekajcie, bo ja tutaj muszę przejrzeć katalog, nie, modyfikacje broni. Nie wiem, czy ja tu mam w ogóle wszystko kupione. Dawno już nie grałem, bo kurde, ogarniam teraz Cyberpunka 2077. Dobra, czekajcie, jak tutaj się to robiło. Załóż na ramię, załóż na plecy, wybierz. Amunicja, czy my mamy... Aha, to mamy łuk, to nie. Dobra, jedziemy dalej. Czyścimy broń oczywiście. Okej, z powrotem. Nie, no to chyba wszystko mamy. Wszystko chyba mamy kupione, po prostu mamy. No można tutaj wyczyścić broń. Pięknie. Jedźmy dalej, poczyścimy sobie te bronie troszeczkę, tak żebyśmy były piękne, liśniące. Ale nie, ja to chyba ostatnio robiłem już. Kurde, dawno nie siedziałem tutaj i nie wiem, co tu się to, z czym to się tak naprawdę je. Dobra, to już chyba będzie jeszcze tego tutaj gamonia. Czekaj, 4-taktowy jeszcze. A nie, dobra, tu jest mniej więcej wszystko jest poczyszczone. Spadamy stąd. Kupimy sobie jeszcze jakiś prowiancik. Tylko czekajcie, prowiancik, gdzie jest prowiancik? Prowiancik. Remedia możemy sobie jeszcze tutaj ogarnąć. Oczywiście nie musimy wchodzić do sklepu, możemy to przez katalog wszystko zamówić, ale ja lubię. Tam, pam. Remedia, dobra, czego nam tutaj brakuje? Lekarstwo, ale jak się kupowało całość? A, całość się kupowało, dobra, okej. Okay. Co my tutaj jeszcze mamy? To też możemy kupić. A nie, to chyba mamy full. Tonik jest. O, to tonika możemy sobie kupić. Pięknie. Jakieś te dwie tabliczki czekolady. Takie dla smaku. Lekarstwo dla konia. Czy
Czekajcie, bo jest silne lekarstwo dla konia. Ja tu muszę kupić jakiś w ogóle stymulant. Otrzeźwiacz jest, tak jest. Otrzeźwiacz, ile to wyjdzie? Dobra, przyda się. Jakieś lekarstwo, tak, na szybciutko jeszcze sobie tutaj kupimy. Dobra. Czekajcie, co tutaj jeszcze mamy? Specyfiki, jakieś pielęgnacja konia, nie. To nie. Dobra. Jest mój wełopek. Nie wyrobiłem na zakręcie. Czekajcie, w ogóle jak wyglądają te całe jeszcze questy dnia, wyzwania dnia. Co my tu mamy tak na szybko, że da się tutaj coś jeszcze zrobić? Ukończone misje zaopatrzenia, to nie, bo tam mam przygotowany wóz na wysyłkę. Bimbrownik, można byłoby się z bimbrem przejechać. Ale to nie teraz. Dobra. No już się nam robi wschodzik słońca, misiaki kolorowe, za chwilę zobaczycie jak to pięknie tutaj się nam zaprezentuje, tak mi się wydaje przynajmniej, na razie śniegiem nie sypie, czy nie pada, raczej chciałem rzec. Dobra, słuchajcie, no przyznaję się, czekam tylko na jedno, no żeby tu zrobić po prostu, pokazać wam wschód słońca i zrobić totalną rozpierduchę, no przyznaję się bez bicia, no. Cóż mógłbym więcej tutaj rzec. Dobra, to nie wiem, jedźmy jeszcze do handlarza sprzedać. Sobie sprzedać jakieś tam skóry, widzę, że tutaj są, to możemy to wrzucić. Wszystko, sprzedaj wszystko. F. Dobra, te myśliwa sprzedamy, bo to na razie mi się w ogóle nie przydadzą. W ogóle nie za nic. Alright. Sorki. I'm beg your pardon. O proszę, jakiś tu mamy dwóch obywateli. Ciekawe, czy do mnie strzeli. Ciekawe, czy mnie zaatakuje. No zobaczymy. Tu jest jeden, drugi. Aha, to byłem z PC, dobra. Wjechał do stajni. Tutaj jest jeszcze jeden gracz. Kim jesteś? O, wspaniały. Fajny kolor tego konika zresztą. Nie wiem, czy wy to widzicie. Proszę, i robi się nam piękny wschodzik słońca, misiaczki. Pięknie, beautiful.
No i tak, dobra, czekajcie, za chwilę tu zrobimy rozpierduchę, tylko dajcie mi chwilę. Czuję, że Flasher już się mnie boi. Już widzę w jego oczach, że po prostu ma mnie dość i chce wyciągnąć broń. Zejdziemy z konia, spróbujemy go troszeczkę sprowokować. Teleportował się. Albo zniknął, albo wyszedł z gry. Chociaż jego koń gdzieś tam biegnie. Tam normalnie cicho być. Sorki, napiję się kawki jeszcze. Dobra, obejrzyjmy jeszcze to Valentine. I słuchajcie, będziemy lecieć chyba do Bimbrowni. To będzie ta pierwsza niespodzianka. Gdzie mamy bimbrownicę? Dobra, jest tutaj, ale to się tam szybko weźmiemy, tepniemy. Dobra, przejedziemy się jeszcze raz, zrobimy rundkę po Valentine, żeby wam tutaj pokazać. Szkoda, że śnieg nie sypie, no cholera jasna, bo myślałem, że wam pokażę taki fajny motywik, no ale niestety nie udało się. Szybko tutaj jeszcze przejedziemy. Kopsujmy się do bimbrowni, teraz miseczki, kurde, co tu mam takie czerwone. Nie wiem, nie wiem. Dobra. Jesteśmy na miejscu. Wbijamy. Wbijamy, wbijamy, wbijamy. Schodzimy na dół teraz, na szybciutko. Jeszcze tutaj wbijamy w prawo, lewo. Pik, pik. Okej, zerknijmy. Dobra, słuchajcie, misiaki. Mam dla was tą niespodzianeczkę. Mam nadzieję, że mi wypali. Dobra, specjalnie dla was kapela zagra wspaniały kawałeczek. Jesteście gotowi? Are you ready? Coś świątecznego specjalnie dla was. Nawet wam tu zagram. Na czym chcecie, żebym tu ciupnął? Nie wiem, na bałałajce. A, sorry, banjo. Ciupnę wam tutaj też trochę. Patrzcie się, co teraz zrobię. Pyk. Pięknie.
Zaśpiewałbym wam, ale kiedy byłem mały, słoń nadepnął mi na ucho. Dobra, kapela niech tu ciupie jeszcze. Czekajcie, żeby nam nie skończyli teraz grać przypadkiem. Dobra, grają. Słuchajcie, idę się napić jeszcze jednego. Oczywiście w grze, bo nie piję w realu od 12 lat. Ale od czasu do czasu w grze można sobie pozwolić. Bimberek jest jak znalazł. Zdróweczko. Wasze zdrowie, misiaki kolorowe. Jeszcze raz. Wasze zdrowie. Wasze zdrowie. I słuchajcie, chciałem znieść toast w tym momencie. Specjalnie dla was. Dla nowych widzów granie na totalnym ludzi i dla starych. Życzę wam w ten nowy rok wszystkiego co najlepsze. Zdrowia, szczęścia, pomyślności, kasiory, słuchajcie, ale przede wszystkim zdrowia, spełnienia marzeń, dążenia do obranych celów, spełnienia, to już mówiłem, marzeń właśnie mówiłem, ale spełnienia tych najskrytszych marzeń, które gdzieś tam w głębi was siedzą od dzieciaka i chcielibyście na przykład w tym momencie, w przyszłym roku, nie wiem, chcieliście zrobić coś takiego niesamowitego, ale się nie udało, to życzę wam, żeby w tym 2021 udało wam się to ogarnąć, naprawdę, słuchajcie, misiaki, wszystkiego co najlepsze. Jeszcze raz tutaj, słuchajcie, zdróweczko wasze. Jedynie tak mogę się z wami napić wirtualnie jakiegoś alkoholu. Jak już wspomniałem, 12 lat nie piję i trzymam się jakoś. Szczęścia, zdrowia, pomyślcie wszystkiego najlepszego, ale to już mówiłem. Czasami mam wrażenie po prostu, że się powtarzam, ale to nic. Wypijmy za ten nowy, przyszły 2021 rok. Tyle ode mnie. To były te moje dwie niespodzianeczki, czyli ten wspaniały kawałek mojej kapeli z Bimbrowni oraz te życzenia świąteczne. Mam nadzieję, że wszystko się wam spełni, misiaki kolorowe, że wszystko będzie ok, wszystko będzie dobrze, a to, co było złe, już nigdy nie wróci. Odezwał się teraz taki troszkę profesor Kudłacz, filozof nad filozofy, człowiek orkiestra, można by rzec, człowiek orkiestra, człowiek, który zawsze jest przy was, jak nie w realu, to w myślach, cokolwiek to znaczy, cokolwiek chciałem przekazać, mam nadzieję, że udało mi się to zrobić. Słuchajcie, wróćmy jeszcze może do tego Valentine, chociaż nie, myślę, że to skończymy już sobie na tym akcencie ten filmik. Mam nadzieję, że się wam podobał. Jeszcze raz wszystkiego dobrego, misiaki kolorowe, i trzymajcie się. Do usłyszenia w eterze. Yo, yo, yo.